Wielki sukces polskiego i poznańskiego floretu. Reprezentantki Polski w składzie Martyna Długosz, Julia Walczyk, Martyna Jelińska i Marika Chrzanowska zdobyły brązowy medal w Pucharze Świata we florecie kobiet. Wszystkie cztery są także reprezentantkami poznańskich klubów. Jelińska AWF-u, pozostałe zawodniczki UAM-u. W drodze po brąz pokonały między innymi faworytki całego turnieju Włoszki. Włochy to jest taka Brazylia w piłce nożnej. Chociaż nie, Włochy w piłce nożnej też są mocne, prawda? Także wygranie w czymkolwiek z Włochami to jest wielka sprawa. No może poza skokami narciarskimi. Skakać Polki mogły z radości. Zatrzymały się dopiero na reprezentacji Japonii, która pokonała w półfinale 27-24 podopieczne nowego trenera kadry Piotra Majewskiego. Nie ma co narzekać. Robimy swoje. Staramy się, żeby to wyglądało jak najlepiej. To oczywiście jest początek wszystkiego. Akurat dobrze, że szczęśliwy. Ja nie mam nic przeciwko temu. Polkom nie brakowało szczęścia, ale przede wszystkim umiejętności. Po niezbyt udanych sobotnich zawodach indywidualnych w niedzielę pokazały, że jako drużyna czują się najmocniejsze. Według obserwatorów i sztabów cały turniej organizowany w hali UAM-u stał na wysokim poziomie. Te turnieje są przekładane albo odwoływane, a tutaj Poznań się mocno i ukłon w stronę organizatorów zebrał, zorganizował i naprawdę przeprowadził to należycie. Także ja jestem bardzo szczęśliwy, bo takie sprawdziane nam są potrzebne, bo to są takie w szermierce badania diagnostyczne. Lepszych nie da się wymyślić. Pogromczynie Polek, Japonki w finale uległy Amerykankom, które zwyciężając sięgnęły po złoto w niedzielnych zawodach.